Siemano, już grubo po 22 rano, a dziś na warsztat wleciał tablet firmy Samsung, model Galaxy Tab 4, a dokładnie SMT235. A dziś wleciała na niego nakładka Lineage OS 16, która aktualizuje nam Androida do wersji numer 9. Pokrótce, mały, zgrabny, 7-calowy tablecik. Wejście na kartę SIM oraz na kartę pamięci do 64 giga. Tak to się mniej więcej prezentuje. Możemy z niego wykonywać połączenia. Zobaczmy, czy tam sobie aplikacje śmigają. Muszą śmigać. Facebook się odpala. Pyk, pyk. Messenger. Messenger. Messenger się odpala. YouTube's. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście przypominam, że zajmuję się aktualizacjami takich starszych tabletów. Można śmiało pisać, nie ma problemu. Zobaczmy, co nam klawiatur powie. Który to jest nowy, a który to jest stary? Ostatni raz upgrade smartfona na nowy po roku miał sens mniej więcej w okolicach bitwy pod Grunwaldem. Dziś przeciętny 40-letni grubas. Tak to wygląda. Netflix. Tablet wizualny, tylko tutaj jest jakoś farba zdarta, o tak powiem. A tak, piękny. Netflix działa. Tu jest przeglądara. Standardowo wp.pl. Wszystkie oczy na Roberta. Kurde. Pyk. Sklep Play. Aż śmiga. Jeszcze jedna aplikacja do monitoringu. O. Proszę bardzo. Śmiga, śmiga. Tapety można zmieniać. Tu mamy menu. Pyk. Przeciągając, tutaj pojawią się wszystkie aplikacje. A żeby nie przedłużać, to by było na tyle. Pozdro!